pewno otwarcie sezonu tutaj na Mistrzostwach Polski dość cieszy, ten 1000 metrów to dzisiaj szczególnie, bo naprawdę się nie spodziewałam i no, jechałam to tak zadaniowo, bardziej nie czasowo, chociaż wiadomo, że czasem zawodnik na tyle chce, że się usztywni, więc może to jest jakaś strategia po prostu jechać mocniej skupiając się na tym, co się będzie ze mną działo podczas samego biegu, a nie to, żeby gdzieś tam jechać na maksa, tak? Więc no, jestem mile zaskoczona. Pierwsze złoto Mistrzostw Polski na dystansie 500 metrów cieszy. I jeszcze teraz złoto na 1000 metrów padło. No, nie mogło być lepiej. Tak właśnie patrzyłam po tej pierwszej rundzie. Gdzieś tam przy nazwisku Karoliny wyświetlała się dwójka. Ale wiadomo, Karolina na pewno jest mocniejsza na drugą rundę. Lepiej potrafi tutaj tą prędkość utrzymać. No, ja już trochę na stojących nogach dojeżdżałam, aczkolwiek, tak jak mówię, no, była kontuzja na wincel, na tych zawodach testowych. Wykluczyło mnie to z kilku treningów takich, no, tych stricte, które mogłyby pomóc pod 1000 metrów lepiej się przygotować. Także, no, w ogóle cud, że tutaj startuję, bo może ta kontuzja byłaby na tyle głęboka, że w ogóle nie mogłabym wystartować i trenować i przygotować się do tego, co nadchodzi w tym sezonie.